Witajcie na kanale Baw się ze mną, zabawki dla dzieci. Dzisiaj przedstawię Wam książkę z wydawnictwa Tiptoy. Tematem tej książki jest gospodarstwo i pokażę Wam, jak działa. To jest szczególna książka, która wydaje dźwięki. Jest dużo w środku nagranego tekstu i przedstawię Wam, w jaki sposób ta książka funkcjonuje. Książkę aktywujemy za pomocą tego śmiesznego pisaka, coś w rodzaju dużego rysika, i można korzystać z tej książki tylko za pomocą tego rysika. Bez tego rysika niestety się nie da, a rysik nie jest dołączony w zestawie, trzeba go kupić osobno. I książka ma zadanie oprowadzić nas po zagrodzie, po gospodarstwie rolnym i ma różne funkcje. Tutaj z tyłu są napisane funkcje. Te ikonki różnokolorowe, na te ikonki klika się pisakiem i tutaj mamy te funkcje opisane, czyli pierwsza funkcja to jest włącznik, druga funkcja, tutaj mamy oko, odkrywanie, żarówka to jest wiedza, potem dymek to jest opowiadanie i kostka to są przeróżne gry i zabawy. Ta książka jest przeznaczona dla dzieci od 5 do 7 lat i w środku mamy ponad 600 różnych dźwięków, a także dużo tekstów. To są teksty, jeszcze raz powtarzam, teksty nagrane, które włączamy za pomocą pisaka. I może otworzymy książkę, żeby przetestować, jak ta książka działa. Tutaj widzimy gospodarstwo, budynki gospodarstwa, stajnie i takie inne różne domy. I na dole strony mamy włącznik po lewej stronie. Musimy włączyć najpierw nasz rysik, a potem aktywować całą książkę. Aktywujemy zielonym przyciskiem. I teraz musimy nacisnąć na przewodnika po książce, czyli myszkę. Tutaj mamy taką myszkę zaraz obok tekstu i myszka opowiada nam o funkcjach tej książki, opowiada o funkcjach ikonek, które już raz wyjaśniłam, a myszka jeszcze raz nam opowiada. Tutaj mamy na dole po prawej stronie te funkcje. Jeszcze raz, to jest oko. Oko to jest odkrywanie, żarówka to jest wiedza, dymek to jest opowiadanie i kostka to są gry i zabawy. Oprócz tego mamy kwadracik i strzałki. Czerwonym kwadracikiem, właściwie białym kwadracikiem na czerwonym tle zatrzymujemy dźwięki i opowiadania, a strzałkami powtarzamy. I to jest książka interaktywna, to znaczy, że możemy naciskać na budynki, na domy i na postaci. I będą nam opowiadać albo kierować do instrukcji, który przycisk mamy wybrać, żeby się coś więcej na ten temat dowiedzieć i żeby uzyskać jakieś informacje. I na przykład naciskamy tutaj na oko, czyli na odkrywanie. I możemy nacisnąć na panią siedzącą przed domkiem. I informacja kieruje nas do tego, żebyśmy nacisnęli na dymek i wtedy usłyszymy, dlaczego pani musi tak wcześnie wstawać z rana. Naciskamy na dymek i jeszcze raz musimy nacisnąć na panią. I pani opowiada, że musi wstawać wcześniej z rana o 6:30,
bo musi krowy wydoić i nakarmić inne zwierzęta, a także wyczyścić stajnie. Tutaj jest kolejna plansza, ale właściwie to było na tyle, jeśli chodzi o prezentację. W kolejnym filmiku przedstawię ciąg dalszy albo też inną książkę tego wydawnictwa. To by było na tyle. Zachęcam Was do oglądania innych naszych filmików i do subskrypcji naszego kanału. Do następnego razu. Cześć!